Dla wielu Kraków to najpiękniejsze miasto w Polsce. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, spacerując po pełnym życiu i uroku starym mieście pod Wawelskiego Grodu. Jednak to odległe o 30 km Myślenice były sercem platinum 44. rajdu krakowskiego, drugiej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Wokół rynku zgromadziły się tłumy widzów. Można powiedzieć, ludzie stali wszędzie. Króciutki prolog wygrał już niemal tradycyjnie Tomek Kuchar. Leszek Kuzaj i Sebastian Frycz zadebiutowali w nowych Subaru Impreza N14. Piątkowy poranek przywitał nas słońcem, chociaż meteorolodzy straszyli opadami deszczu. Spragnieni wrażeń kibice liczyli na mocną dawkę sportowych emocji. Nie zawiedli się. Pierwsi na trasę wyruszyli Leszek Kuzaj z Craigiem Perrym i od razu, mimo kłopotów z elektryką, zawiesili wysoką poprzeczkę. Prawdziwą klasę pokazał Michał Kościuszko i początek rajdu należał do niego. Brian Bouffier, startujący pierwszy raz od warszawskiej Barbórki, powoli się rozkręcał i komplementował rywali w bliźniaczym Peugeotie 207 Super 2000. Podium drugiego odcinka należało właśnie do Peugeotów. Michał Sołowow po przesiadce z Punto znalazł rytm i pokonywał trasę równie szybko, co agresywnie. Kierowcą wyróżniającym się na trasie był Kajetan Kajetanowicz, który prowadził Lancera widowiskowo i piekielnie szybko. Rytmu nie mógł znaleźć Tomasz Kuchar, który notował odległe jak na siebie czasy. Michał Kościuszko popełnił drobny błąd na kończących pętle Harbutowicach i to Brian Bouffier zjeżdżał do serwisu jako lider. Za nimi w jednej sekundzie zmieścili się Kuzaj, Czopik i Sołowow. Kuchar złapał kapcia i stracił ponad minutę. Łukasz Sztuka zaczął nerwowo i zapowiadał zwiększenie tempa. Niewątpliwie wyjątkowo dobrze pierwszego dnia zaprezentował się Tomasz Czopik z Łukaszem Brońskim, notując czasy w ścisłej czołówce. Odstawiając samochód na noc do Park Ferm, wiedział, że obrona zajmowanej trzeciej pozycji nie będzie łatwa. 4,5 sekundy za nimi wylądował Kajetanowicz, bardzo zmęczony, ale zadowolony ze swojej jazdy.
pętle, 6 odcinków i duże zmiany w klasyfikacji rajdu. Rozgoryczony Leszek Kuzaj nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jak opowiadał, na prostej drodze wygiął się wahacz i Subaru zaczęło jechać bokiem. Musiał pokonać tak ponad 15 km, co przyniosło prawie 1,5 minuty straty i spadek na 7. pozycję. Na dziurawe drogi narzekali chyba wszyscy zawodnicy, nie mogąc znaleźć odpowiednich ustawień. Michał Kościuszko, który jako jedyny miał szansę walczyć z Bufierem, okazał się największym pechowcem. Peugeot stanął po OS-ie 5, bo jak się później okazało, silnik nie reagował na pedał gazu. Brian Bouffier swoje niezwykłe umiejętności pokazał już w ubiegłym sezonie. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest kierowcą nieprzeciętnym i kto widział na żywo, jak precyzyjnie dobiera tor jazdy, jak późno hamuje, jak szybko pokonuje zakręty, nie potrzebuje więcej dowodów. Michał Sołowow w duecie z Maciejem Baranem jechał niemal identycznie jak Kuzaj, tracąc do Bufiera od 2 do 6 sekund na odcinku. Rewelacyjna postawa i pozycja wicelidera przed nocą. Frycz wycofał się po złapaniu dwóch kapci. Do tego momentu plasował się na 8. pozycji, poznając nowy sprzęt. Michał Bębenek rozkręcał się z odcinka na odcinek i z czasem dostroił nowy samochód do swojego stylu jazdy. Na słowa uznania zasłużył Maciej Lubiak. Można podejrzewać, że to miły kobiecy głos Kariny Szaramy dodał mu odwagi i agresywną jazdą zasłużył na 6. pozycję. Tomek Kuchar dopiero 11, z pełną świadomością, że coś jest nie tak i z samochodem, i z kierowcą. Może po prostu to nie był jego dzień. Paweł Dytko na koniec dnia podjął decyzję o zmianie ustawień na szutrowe. Trasy wokół Suchej Beskidzkiej bardzo się podobają, ale dziury okazały się prawdziwą zmorą zawodników, a właściwie zawieszeń ich samochodów. Kamil Butruk gonił Bartłomieja Grzybka i prawie powiodła mu się ta sztuka na ostatnim odcinku, gdzie Grzybek złapał kapcia. Debiutujący w Mistrzostwach Polski Sawicki jechał widowiskowo i ze stratą 3,5 minuty do Bufiera zameldował się na mecie pierwszego dnia. Mariusz Małyszczycki w 4. Peugeocie miał zadebiutować w rajdzie asfaltowym. Przejechał prolog i stanął na dojeździe do pierwszego odcinka specjalnego z przegrzanym silnikiem i nadzieją na start w sobotę. Nie mniejszego pecha miał Szymon Ruta, który został w serwisie z zablokowaną skrzynią biegów. W sobotę rano niebo nad Beskidami zasnuły chmury. Brian Bouffier wyruszył pierwszy na trasę i mając sporą przewagę, wyraźnie uspokoił jazdę. Peugeot nadal spisywał się bez zarzutów. Niestety, pecha miał Michał Sołowow. Już na pierwszym odcinku zablokował się wydech i 207 straciła moc. Z awarią przejechali jeszcze OS numer 2, usunęli usterkę, jednak spóźnili się na pekat, co łącznie przyniosło ponad 3 minuty straty i koniec szans na punkty. Oczy kibiców zwróciły się w kierunku Kajetanowicza i Czopika, walczących o drugą lokatę. Po pierwszej pętli 3-0 dla Kajtka i 8 sekund przewagi. Kuzaj rozpoczął szaleńczy pościg za Lubiakiem, którego przewaga topniała z kilometra na kilometr. Zjeżdżając do serwisu miał już tylko niespełna 12 sekund zapasu. Bracia Bębenkowie swoim szybkim tempem zawsze w czołówce i coraz bliżej Czopika,
który narzekał na przerywający silnik. Lubiak nie wytrzymał nacisku Leszka Kuzeja i musiał uznać wyższość utytułowanego kolegi. Mimo to na mecie cieszył się z dwóch punktów i obiecującego występu. Chcieliśmy wyróżnić Mitsubishi Lancera Evo 9 Maćka i Kariny za, naszym zdaniem, najefektowniejsze malowanie. Subaru Impreza N14, nowa rajdowa broń Leszka Kuzeja, pokazało potencjał, jednak według kierowcy samochód jest nadal wolniejszy od Imprezy N12. Choroby wieku dziecięcego i trywialne awarie, chociażby jak ta z piątku, na pewno nie ułatwią utrzymania pozycji lidera Mistrzostw Polski. Prowadzący bliźniaczy samochód Sebastian Frycz dzięki Super Rally osiągnął metę, notując czasy porównywalne z Lancerem braci Bębenków, którym ostatecznie zabrakło 8,5 sekundy do podium. Brian Buffier z wypracowaną przewagą spokojnie zmierzał do mety, gdy tymczasem za jego plecami miała rozegrać się batalia o drugą lokatę. Spodziewanych emocji jednak nie było, bo Tomek Czopik fatalnie dobrał opony i w żaden sposób nie mógł doścignąć bezbłędnego Kajetanowicza. Pewnie gdyby nie odwołanie 10-kilometrowej Tarnawy, straciłby również trzeci stopień podium. Kajetan Kajetanowicz, rewelacja rajdu, był dumny, że mógł skutecznie walczyć z takimi kierowcami jak Czopik i Bębenek. Pierwszą ósemkę zamknęli Dytko i borykający się z problemami technicznymi Kuchar. Tym razem na odcinki udało się wyruszyć Mariuszowi Małyszczyckiemu z Jarkiem Baranem, którzy notowali czasy porównywalne z Kamilem Butrukiem, który ostatecznie jako dziewiąty przekroczył linię mety. Maciej Oleksowicz mocno narzekał na samochód i na niespełna 170 OS-owych kilometrach stracił ponad 5,5 minuty do lidera. Francuzi Brian Buffier i Xavier Panzeri mają w Polsce wielu fanów i jak sami mówili, między innymi dla nich powrócili na nasze trasy. Oczekiwań nie zawiedli i z ponad minutą przewagi świętowali na myślenickim rynku pierwsze zwycięstwo w pierwszym występie sezonu 2008. Warto było długo stać na odcinkach, a to w głównej mierze za sprawą ulubieńca publiczności Tomasza Knamarczyka. Jego jazda zapiera dech w piersiach i sprawia, że chyba wszyscy o nim mówią, doceniając talent i niespotykaną odwagę. Popatrzcie na poczynania innych zawodników i najciekawsze momenty. Wkrótce zaprezentujemy relacje z rywalizacji wśród Citroenów C2 R2, a już za niespełna miesiąc, 9 maja, startuje rajd Elmot, na którym będziemy z naszymi kamerami, by przygotować kolejny reportaż ze zmagań najlepszych polskich kierowców. Do zobaczenia!